Cześć Piotr. Cześć Lechu. Czy słyszałeś o wynikach naszego najnowszego badania dotyczącego stanu profesji audytu wewnętrznego? Masz na myśli coraz wyższe oczekiwania od audytu wewnętrznego przy coraz niższych budżetach? Dokładnie tak. Rola doradcza audytu wewnętrznego zyskuje na znaczeniu. Według wielu członków zarządów i rad jest bardziej istotna niż zapewniająca. Oczekuje się, że audyt wniesie więcej wartości dodanej. Zgadza się. Zauważyłem też, że coraz więcej członków zarządów i rad nadzorczych zwraca uwagę na to, że obszary badane przez audyt nie są obszarami ich zainteresowania. Forma raportowania również nie spełnia ich oczekiwań. Gdzie zatem powinny skupiać się wysiłki audytu wewnętrznego? Jak wybrać te obszary? Jakie podejście przyjąć, aby spełnić oczekiwania zarządu i rady? Na te i wiele innych nurtujących pytań otrzymacie Państwo odpowiedź, biorąc udział w nowym programie Akademii Audytu Wewnętrznego organizowanym przez Akademię PWC. Serdecznie zapraszamy na naszą stronę www.pwcakademii.pl. Do zobaczenia.